Witajcie, dzień dobry, witam was w czwartej odsłonie Battlestar Galactica Deadlock. Miałem troszeczkę przerwy spowodowanej różnymi rzeczami w życiu, ale już wróciłem do nagrywania. Jestem po piątym rozdziale w tej rozgrywce, przede mną rozdział szósty, jednak zanim do niego przejdę, po drodze mam kilka innych wyzwań. Pojawiły się nowe blueprinty po piątym rozdziale. No, nie to. Nie tutaj. Blueprinty po nowym rozdziale. Mam nowego Battlestara, Artemisa. Mogę go już sobie jakby zakupić. Bądź mogę się zdecydować na krążownik rakietowy i dokupić sobie lepsze Vipery. Wydaje mi się, że wtedy by mnie to było stać na to. Tak, wydaje mi się tak, jakby starczyło tej kasy. Ja chyba się jednak zdecyduję na tego Battlestara. Będzie to mój okręt flagowy osobnej floty, ażeby już nie podróżować ze stacją kosmiczną. Ta stacja kosmiczna jeszcze była stacjonarna i podróżowała jakoś tam krótkie dystanse. Tego go zakupuję. Okej. Za wiele punktów mi tutaj nie zostało już. Przejdę do shipyardu. No i chętnie go wybuduję. Budowa będzie trwała 4 tury. Dość sporo czasu. Dobra. Może w następnej turze go przyspieszę, będzie jakby troszeczkę tańszy. I będę miał już nowego Battlestara. Tak więc dość potężny okręt o dużej sile rażenia. Póki co naprawiam swoją obecną flotę. Czy ja tutaj mogę coś dołączyć? Zaraz zobaczymy, bo przeniesiemy się. Może najpierw tu, a tutaj nie możemy się przenieść. Tutaj się przeniesiemy. Teraz to podłączymy pod flotę, a nie możemy podłączyć pod flotę. No trudno. Nie sobie tutaj będzie. Nasza flota niech skoczy i skonfrontujemy się tutaj z flotą wrogą. A ile mamy? Nie no, starczy nam. Czemu się mamy upewnić, czy chcemy tak skoczyć? No tak chcemy skoczyć. Czy to będzie ta flota? Tutaj. Tak, confirm. Ok. No dobra, zacznijmy kolejną bitwę. Gdzie tutaj się wroga możemy spodziewać? A, przed nami jest wróg. To fajnie. Tak. Ciężkie okręty wystawimy do przodu. Raczej wyżej. Okej. Korwety, one są szybkie, zdążą tutaj dofrunąć. Okej, dobra. Ciekawe, kogo się będziemy można spodziewać. Na razie mamy 4 niezidentyfikowane obiekty cylońskie prawdopodobnie. Tak. Tymi okrętami damy boosterka i podsuniemy się troszeczkę bliżej. Jednak. Okej. Jednak ten okręt
tylko potrzebuję samego okręta zaznaczyć. Dobra. Ten okręt pójdzie troszeczkę w tą stronę. Ten okręt pójdzie w tą stronę. I ten okręt lekko skręci. Tymi okrętami się przesuniemy do przodu. Ale żeby jeszcze nie wyprzedzały tych bojowych dużych. No dobra, tutaj mamy raptora. Wyrzucimy go. No. Mamy raptora, wyrzucimy go. Do tego wyrzucimy Vipery. Vipery niech wyskoczą również stąd. I stąd. Koniec tury. Okej. Gdzie ja mam te wajperki? Tutaj mam wajperki. Chciałbym, żeby one broniły, tak. Nie tą stację, tylko właśnie ten okręt. Okej. Czy widzę, że to jest... Można grupę... O, mogę grupę dwa drugą zrobić teraz, zobaczcie. O, zrobię grupę drugą. I tu będzie grupa trzecia. Ciekawe, czy one będą wtedy osobno latać. Teraz tak. Grupa druga, niech broni tego okrętu, ok. Grupa trzecia, niech broni... niech broni tego okrętu. A grupa pierwsza będzie broniła... O, udało się, słuchajcie, właśnie odkryłem, miałem właśnie cały czas problem, że te Vipery... Nie można tymi Viperami osobno zarządzać. Okazuje się, że... Przepraszam za kaszę. Trochę przeziębiony jestem. Okazuje się, że... wystarczy je rozdzielić, jeżeli chodzi o grupy. I te okręty już będą... grupy myśliwskie, szwadrony, które się tutaj tak nazywają, będą miały... Będzie można im przydzielać osobne rozkazy. Właśnie to przed chwilą odkryłem. Super. Na pewno wam się przyda. Może niektórzy też mieli z tym problem. Zresztą dziś nie doczytałem w instrukcji tego. No dobrze. Co się tyczy teraz bitwy. Duże okręty. Wyłączam dopalacz i zwiększam obronność. Tym okrętom zwiększam stanowczo atak. Troszeczkę pójdziemy z tymi okrętami tak na dół, tak jak, ale zejdziemy troszeczkę niżej. Yes, ok, ten okręt tak jak idzie, tylko troszeczkę do góry go damy. Ok, teraz nasze rozpoznanie. Nasze rozpoznanie. Niech leci tutaj. O. Jeszcze, czy ja mam teraz miny, czy nie mam na łodzi? W łodzi co ja mam? Torpedy. W łodzi mamy torpedy, dobra. Torpedy są dobre na duże okręty. Trzeba... O, mamy rozpoznanie. Rozpoczął się atak.
No nie mam tutaj dużych okrętów na szczęście. Obracamy tym okrętem się. Ok. Tym okrętem też się teraz obracamy. Tym okrętem też się obracamy. Teraz tak, rakiety jak najbardziej wypuszczamy w niego. Tym sobie tutaj wracamy naszym śmigaczem. Same tutaj są korwety rakietowe, na szczęście. Okej. Fokus na tego. Fokus na... dajmy tego. Ten jest troszeczkę wysoko. Może się uda kręcić. Podniesiemy go. Tutaj tak, a tutaj cel obierzemy ten. Okej. Na razie myśliwce niech bronią moich okrętów, ponieważ Nemesis jeszcze nie wypuściły swoich rakiet kierowanych. Właśnie poszły. Tutaj się nie pozderzają te moje okręty, nie pozderzają się. Opuszczamy go. Czyli to jest cel? On ma na celu ten okręt. Dobra, zmienimy teraz cel. Na ten. Tu również zmienimy. A, cel jest ok. Tu jest ok i tu jest ok. Dobra, tutaj nic nie zmieniamy. Mój Raptor. Gdzie jest Raptor? Który okręt jest hakowany? Bo nie widzę. Któryś okręt był hakowany. Może po prostu Booster K. I wybierzmy. O. A, tutaj był hakowany ten okręt. Lublin. Jak sytuacja wygląda z tymi okrętami wroga? No, trzymają się. Raptora od razu zmieniamy. Przepraszam ciebie, drogi kolego. Wzmacniaj. O. Tutaj. Lublin 2. Możemy wypuścić rakiety. A, z Raptora nie będziemy wypuszczać rakiet. Przejdźmy w pełny atak teraz. Okej. Cel mają. Tak, to jest ten cel. Trochę przeleciałem za daleko. Kurczę, tym okrętem. Okej.
Dobra, niech celuje w niego. Okej, teraz bierzemy raptory. Pierwsza grupa, niech atakuje ten cel. Druga grupa, niech atakuje ten cel, okej. I trzecia grupa, niech atakuje ten cel. Okej. Dobrze tutaj oberwał. Tu się nam okręt wykręcił. Ten okręt oberwał. No troszeczkę tutaj go poraniliśmy, ale wykręcimy sobie Lublinem. Cały czas tutaj w niego tuczemy. Tu się, kurczę, tak blisko siebie lecą te okręty, żeby się nie cmoknęły, ale tym okrętem się po prostu wywiniemy. Nie tak. Tak. Wykręcimy się na maksa i zmienimy... Tak, tak. O, i zmienimy cel na tego. Tym też się wykręcimy tutaj na maksa. Nie wiem, czy się uda tutaj go bombardować, ale zobaczymy. I celem będzie tak, ok. Powiem wam, że dla niektórych tu się może wydawać jak wielki chaos. Dobra, pierwszy okręt został zniszczony, wrogi. Drugi okręt został, wrogi, zniszczony. Ten okręt jeszcze się trzyma, wrogi. Ten okręt, wrogi, też się jeszcze trzyma. Ale jego sytuacja już jest przesądzona. Okej. Grubo zawrócić tym okrętem. A nie, nie, jakoś tak grubo nie musimy zawracać tym. Okej. I celuj. Właściwie możemy w niego rakietami pyknąć. Możemy w niego rakietami pyknąć. Okej. Dobra. Nawet torpedy chyba poszły. No już po nim. Został ostatni okręt, który tam nam daleko odfrunął. Ale myślę, że Viperki zrobią sobie swoją robotę. I bitwa będzie już rozstrzygnięta na moją korzyść. Jeszcze jakiś... A, Lublin jeszcze tutaj go punktuje. Okej, okay, dobrze, dobrze, niech go punktuje. Jeszcze jest takim
jego zasięgu. Zobaczmy. Jaki tutaj mamy zasięg tych turetów? No jest taki dosyć... W miarę. Dobra. A już, pokręcie. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tą bitwę. Poszło szybko, łatwo, przyjemnie. Madguard, mój kapitan, awansuje. Do tego... Okręty też zyskują doświadczenie, jednak żaden okręt jeszcze nie stał się ani weteranem, ani doświadczoną jednostką. Szkoda. Przy następnej bitwie. Naprawię tutaj teraz moją flotę. Buduje się już ten właśnie flagowy mój okręt. Jednak do tego, aby flagowy okręt dobrze funkcjonował, przydałoby się kilka korwet. Czyli dorzucimy ze 3 korwety pakietowe. I tutaj mamy jeszcze okręt Elbląg, który... A, tutaj sobie skoczymy tym Elblągiem, a tą moją flotą skoczymy sobie teraz jeszcze na drugą flotę. Przeskoczymy sobie tutaj obok na planetę, aby rozgromić tą flotę, która się jeszcze tutaj pojawiła. Mam nadzieję, że nam nie ucieknie. Flota nam nie uciekła. Przejdźmy do bitwy. Ta flota mnie zaatakuje z boku. Okej. To już by kolizji nie było. Będę musiał tutaj flotą wykręcić. Coś mi tu jeszcze koliduje, jakiś okręt. Ale go nie widzę. A, jest, dobra. Okej. Mam wysoko. Okej. No dobrze, mamy na razie 3 obiekty. Poznań, Kalisz i Lublin. Niech robią ostry zwrot. Okej. Teraz te 3 moje korwety na turbo. Okej.
mocne zwroty porobimy. Do tego wypuszczamy standardowo Vipery. Do tego wypuszczamy rozpoznanie. Tak i tak. Okej. Ładnie. Flota robi zwrot. Równiutko jak w balecie. No dobrze. Mam już rozdzieloną. O kurczę, tak jak ostatnio rozdzieliłem, tak mi zostało. Tak więc zapamiętuję to z ostatniej bitwy. Fajnie, że trzeba go ustawiać się za każdym razem. Okej. Okay. Co my tutaj zrobimy? No rozpoznanie wrzucamy do przodu. Dalej. Moje okręty. Tutaj jeszcze z nimi skręcimy. O, w ten sposób. Podniesiemy je do góry. Dobra. Natomiast moje korwety polecą sobie prosto. O. Delikatny zwrot. Okej. Okay. Albo też tak na ostro skręcimy. Dobra. Ta troszeczkę. Ale chodziło mi o tą korwetę, że ona tak troszeczkę tutaj za blisko manewruje. O. Ta jest okej, okay, ale mocniejszy zwrot. I tu też tak równiutko ustawimy. Okej. Okay. To będzie czwórka. No, cztery. Okej. Okay. I mam tak. A jak mamy teraz tylko to, to... A, wybieramy sobie. Nie. A. Nie mogę tutaj tego jeszcze połapać. Dobra. Bierzemy sobie ten okręt. Ten okręt ma chronić... tego. Te myśliwce mają chronić... a tego. No i tamte myśliwce mają chronić te swoje okręty. Własne znaczy się. O. Jak w balecie tańczą te okręty, fajnie. W ogóle animacja w tej grze naprawdę jest rewelacyjna. Okej. Wyłączamy doładowanie. Wchodzimy w defensywę. Skracamy. Zmniejszamy prędkość i wszystkie rakiety tutaj na jeden cel i również ten cel. Natomiast duże okręty niech obiorą sobie za cel ten. O, i w niego wycelują rakietki i ten okręt też tutaj niech celuje w tego. Okej. Okay. I duże okręty myślę, że ustawię bardzo agresywnie, żeby działał bardziej agresywnie. Torpedy nie weszły. No niestety Vipery nie zdążyły dolecieć.
Ten okręt już jest właściwie skasowany. Tu się zwrócimy. O. Cel. Ten. Proszę sobie obrać. Te okręty pójdą sobie tutaj na boczek. O. I za cel mają wziąć ten okręt. No, będzie bardzo szybka rozgrywka raczej. Tu Vipery już też podgryzają okręt. A te Vipery sobie tam działają, bo te Vipery niech działają na tym okręcie. Okej. Okej. O, to taka bardzo szybka. Bardzo szybka bitwa. No i dobrze, tutaj gonimy ich. Zobaczmy, czy się to... O! W zasięgu. Okręt nie miał szans. Koniec bitwy. Nic nowego się nie pojawiło. No, sporo okrętów zyskało doświadczenie. Bardzo mnie to cieszy. Okej, wiecie co, przejdę sobie teraz do oficerów. Mam tutaj dwóch oficerów, mam guarda na drugim poziomie i mogę dokonać promocji. Zrobię promocję i teraz mogę wybrać kolejny punkt. Wydaje mi się, że dobrym teraz rozwiązaniem byłoby zwiększenie limitu floty o 1000 bądź o 10% zwiększyć przyrost doświadczenia. Ja jednak by... co daje zwiększenie przyrostu doświadczenia przy tym dowódcy, wtedy jednostki świeże mogłyby się szybko szkolić, to by było fajne. I ogólnie Nadgwarda zostawię go sobie z flotą stacji. On będzie odpowiadał za obronę stacji. Czyli przydałoby się zwiększenie tutaj floty na początek. I tutaj to zrobię. Dzięki temu będę mógł więcej okrętów trzymać przy mojej stacji kosmicznej. Mogę znowu zrobić promocję. Kolejną. Ile mi to będzie kosztować? A nic, na razie. I teraz jeszcze zwiększam doświadczenie okrętów. Okej. Okay. Dobra, co się tyczy teraz Reya. Rey jest specjalistą od Tech Bayou, czy przede wszystkim od wykrywania. Jakich mamy tutaj rekrutów? Tu mamy rekruta na poziomie drugim. Ona ma bonusy, jeżeli chodzi o nawigację. Ta ma bonusy, jeżeli chodzi o Engineering.
i nawigację. Ma tutaj zasięg właśnie wykrywania i system tech buya. Czy mi zależy na tym, żeby ten tech buy był taki super wypaśny? No niekoniecznie. Wolałbym już chyba inżynierów mieć mocnych. Może sobie wezmę tego rekruta z inżynierami. O. Teraz mam aktywnych. Tego rekruta z inżynierami. To jest ona, tak. Przypiszę do tej floty. Okej. A, nie ma zbieranego doświadczenia. Tu jeszcze mogę go promować, nie wiem. Ale wymaga to dosyć dużo. Dużo punktów. Na razie tyle punktów chyba nie mam. Sobie daruję. Zobaczymy, jak tam wygląda sytuacja z budową. Tu już przyspieszymy sobie. Mamy sporo tyrium. Sobie przyspieszymy tutaj budowę tego okrętu. Ten okręt jeszcze nie został, nawet rozpoczęta budowa tego okrętu nawet nie została jeszcze. Dobra. Okej, okay. Czyli teraz tak, ten okręt. Transfer do... Plus. Jump to... Okej. Okay. To jest pierwsza flota bojowa. Jest, widać, że tutaj dowodzona jest. Okej. Okay. Jakby tutaj nazwać Battlestar. Battlestar, myślę, że nazwę go Kościuszko. Oh. Kościuszko. No. Są to specyficzne okręty, dlatego co my tutaj możemy? Możemy... Zostaniemy przy dwóch Viperach, a tutaj weźmiemy sobie może torpedy. Damy temu okrętowi torpedy. Okej. Okay. Naprawiamy moją starą flotę. Może tutaj teraz poczekamy sobie chwilę. Niech się tutaj wybudują te okręty. Przybyła jakaś flota tutaj po sąsiedzku. O, mamy kolejne dwa okręty. Transfer do tego. O, i te dwa niech sobie razem lecą tutaj. Teraz tak, potwierdź. To transfer do floty bojowej. I Kościuszko, set flagowy okręt. Okej. Okay. Zobaczcie, ile tutaj punktów zabiera. 4000 punktów może mieć ta flota. Z tego 1500 ma sam ten okręt. Galancie. Jak budowa statków, jeszcze tego tutaj. Okej. Okay. Nie. To jest transfer do... A nie możemy. Chwileczkę, to teraz tak. Cancel jump. O. Teraz zrobimy jump tutaj.
O, i teraz dopiero mogę zrobić. Ok, fuck. Dobra. A ta grupa niech przeskoczy sobie tutaj. Dobra, przejdźmy do następnej bitwy. Gdzie tutaj mamy wroga? O, wróg jest za nami. Dobra, to teraz tak. Jeden okręt, drugi okręt, trzeci okręt. Tutaj mamy jeden okręt, drugi okręt, trzeci okręt. Okej. Prepare to jump in 3, 2, 1. I tu muszę dokonać dużego zwrotu. Więc wszystkie okręty włączam na booster. Tak, a teraz jeszcze muszę je obrócić. A właśnie nie w tą stronę, w tą stronę. Ok. Mocny zwrot. Te okręty również. Blisko siebie są, ale nie będzie żadnej kolizji. Do tego wypuszczam swoje Vipery ze stacji. Wypuszczam rozpoznanie. I wypuszczam Vipery z Lublinka. Jeszcze zawracamy. Dadzą radę. Trochę wysoko jesteśmy. Dadzą radę. Dobra. Wykręcą. Teraz te okręty. Okej. Te już się wykręciły. Są przygotowane. Viper. Nie. Nie Viper, tylko Raptor. Raptor, Raptor. Leć tutaj, rozpoznaj ekipę. Jestem dość nisko. Jesteśmy dość wysoko. Obniżymy locik. Okej. Cały czas jeszcze będziemy manewrować tymi dużymi okrętami. O. Poszły rakiety w naszą stronę. Torpedy to są. To są torpedy, ale chyba nic nie ucelowali. Dobra. Nasz Raptor zrobił rozpoznanie. Mamy wszystkie okręty widoczne, jakie tu istnieją.
i mamy same Nemezisy. Nemezisy, ale uzbrojone w torpedy. No, zobaczcie, jakie milimetry przed tragedią. Dosłownie milimetry, abym stracił Szczecin. Uf. Możemy przejść teraz do ataku. Stajemy na tym pułapie. I może za cel rakietowy weźmiemy sobie o ten. Te okręty. Niech sobie zwolnią. Obniżymy się. Na razie jakoś chyba jeszcze są poza się. Jaki tam zasięg tych. Tak. Zasięg tego okrętu jest jaki? Czekajcie, gdzie to się. Nie. Nie tym przyciskiem. Dobra. Zrobimy tak. Turety. Jakie mają zasięg turety? 3 km. To niedużo. 3 km to niedużo. A tutaj? Tutaj mają 2. No też niecałe 3 km. Ale w momencie, jak zwiększymy, wyłączymy to i zwiększymy teraz możliwości tego okrętu, to jaki zasięg? O, od razu zasięg jest lepszy, prawie 7 km. Kurcz, jest różnica. Trzeba tylko postawę zmienić i wyłączyć turbodoładowanie. Czyli o, troszeczkę został, oberwało się Szczecinkowi. Okej. Cele. Obierzmy teraz cele. Okej. Tymi okrętami się nie ma co śpieszyć. Schodzimy niżej. A tutaj bym sobie wziął za cel. I teraz tak, Vipery. Ctrl 1. Teraz te wszystkie Vipery zrobimy pod jedynkę. I Viperami atak na ten okręt. Tak jest najbardziej oddalony. No dobra, jeden okręt mamy z głowy. Drugi okręt mamy właściwie już z głowy, czyli tu możemy zmienić już cel na następny. Tutaj obniżamy lot. Prędkość zmniejszyliśmy. Który cel? Może ten wybierzmy za cel. Tu jeszcze możemy wypuścić rakiety. Okej. Dobra. Poszły rakiety kierowane. Torpedy poszły. Wydaje mi się, że rakiety kierowane tu miały być. Tak, rakiety kierowane, tylko tak w linii prostej po prostu poszły, jak torpedy. Okej. Nie wybrałem tego gwizdzika. Ogólnie najlepiej to, żeby one jeszcze opadły niżej, te okręty. Strasznie mnie męczy ten kaszel. Dobra. Tu na razie nic nie zmieniamy. Dobra, mamy kolejny okręt zniszczony.
Obrywałem tragicznie. Okej. Tu robimy mały zwrocik w kierunku tego krętu. I właściwie już jest po meczu kolejnym. Po meczu, po bitwie. Okej. Został jeden okręt, dwa okręty. No właściwie już nie ma co tutaj za bardzo przestawiać. Okej. Rakietami go dobijemy jeszcze. Na koniec już wystarczy. Jakichś znaczących uszkodzeń nie mamy. O, nawet tutaj się widzę, stacja bojowa odezwała troszeczkę. Tutaj punktuje. No, takie delikatne te bitwy. Dość łatwo mi to przychodzi. Obawiam się, że niebawem będzie dosyć mocniejsza bitwa. Coś za lekko mi idzie, mam wrażenie. No znowu mamy awans Madguarda. No okręty tutaj też zyskują doświadczenie. No teraz widać, że ewidentnie to doświadczenie znacznie szybciej rośnie pod dowództwem Madguarda. No, ciach Bartek. Dobra, wróciłem do mapy strategicznej. Tutaj łączymy do floty. Tak. Tak, dobra. Mamy już tutaj prawie gotową flotę. Więcej tutaj nie zmieścimy. Troszeczkę tu pozmieniamy te nazwy. Nie będzie Szczecinek. O, jeszcze raz. Szczecinek. A, już jest drugi ten Szczecinek, dobra. To weźmy Wałcz. Coś takiego. Kiedyś tam byłem. Wałcz, Szczecinek i niech będzie Arturówek. O. Arturówek. Nie, mam nadzieję, że to dobrze napisałem. Ok, Elbląg, Arturówek, Szczecinek, Wałcz. Wszystko mi się tu kojarzy z jakąś wodą, jeziorami. Okej. Okay. Kościuszko jest okej. Okay. Flagowy. No i wypadałoby tutaj przeprowadzić jakąś bitwę otwierającą tą flotą. Tą flotę naprawimy. Przejdźmy tutaj do mojego oficera. Mój oficer ma teraz... Znowu mogę mu zrobić promocję. Zrobimy mu promocję. I wzmocnimy okręty. Okej. Tutaj mamy jakąś misję, na której możemy coś zarobić. I może jumpnijmy w tamtym kierunku. O, za daleko, to musimy tutaj jumpnąć. Ok. Tą flotą jumpniemy. A, tu w sumie głupio zrobiłem.
Czekajcie. To głupio zrobiłem, bo w sumie... jumpnę tutaj. Tutaj odwołam jumpowanie. Cancel. Co zrobimy? Po prostu te okręty dam pod Madguarda. One się szybciej wyszkolą. A tam dam okręty bardziej doświadczone. Okej. Okay. I teraz wymienimy. Weźmiemy tak. Szczecin, Wrocław... nie mogę tutaj zaznaczać okrętów. Nie. Szczecin, Wrocław, flota bojowa. To inaczej weźmiemy. Transfer do... O, tu. Transfer... A, już nie możemy. Musimy tak... Okej. To teraz musimy teraz stąd przetransformować łódź do... O, tu. Teraz wracamy. Szczecinek. O. Wrocław. Tu. I Wałcz. Mogłem to wcześniej zrobić. Wałcz Szczecin. Ok. No dobra. I teraz zrobimy jump. Tutaj. O. A tym zrobimy jump. Tu. Ok. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Mamy jedną bitwę. Znowu tutaj są okręty. Przesuniemy się troszeczkę tutaj. O, z tą bazą. Okręty damy tu. Tak. Tak. Natomiast tak, ten okręt niech idzie tutaj. Ten okręt niech idzie tutaj. Ops. Ten okręt niech idzie tutaj. Ops. Tak nierówno stoi. Okej. Okej. Dobra. No mamy teraz niedoświadczone załogi w korwetach. Zobaczymy, jak sobie poradzą. No i zawracamy tymi wszystkimi okrętami. Takiego zwrotu nie zrobię, bo się pozderzają. No dobra, to trzeba osobno je. Za blisko je poustawiałem. Okej, tak. Ten okręt. Tak. A ten okręt niech idzie tu i tak zawróci. Okej. Teraz te okręty. Wypuszczamy Viperki. Wypuszczamy rozpoznanie. I tutaj też Viperki niech startują. I to na tyle. Okej. Szkoda, że nie otrzymują tego zwrotu cały czas. Za każdym razem trzeba to ustawiać. Jest trudno. Dwa, trzy, dobra. Do góry.
Te okręty. Blisko siebie tutaj strasznie manewrują. Raptor. Raptor. Standardowo lecisz na rozpoznanko. Ach, zapomniałem tutaj przekierować to. Vipery. O, mamy tutaj jakieś myśliwce. Okej. Okay. Tu będzie trójka i czwórka. Albo trójka. O. Niech one tutaj. Defend location. Okej. Okay. Gdzieś tutaj niech sobie bronią. O, rozpoczął się atak. Dobra, strącają, zobaczcie, jak fajne Vipery to będą strącały te wszystkie pociski. Dobra, zaznaczam sobie swoją całą flotę. O, jeszcze raz. Zaznaczam flotę, wyłączam teraz i włączam totalną obronę. Jeżeli chodzi o te okręty, to te okręty troszeczkę już tutaj... A, muszę chyba zasobne sterować nimi. Nie, mogę. Idą, niech idą w górę. Ten okręt niech idzie troszkę w dół. O. A ten okręt niech idzie... A, już jest maksymalnie. No, muszę, dobra. Okej. Okay. Natomiast... Tu już mamy rozpoznanie. I co my tutaj mamy? Okay. Tak, Nemesis, Talon, Nemesis. Myślę, że bombardujemy tego Nemesisa. Albo nie, na Talona, bo Talon jeszcze może rakiety wysłać. Ten Nemesis może rakiety wysłać, a Talon nie wysyła rakiety, bo to jest kieszonkowy lotniskowiec. Więc przede wszystkim musimy sobie poradzić z tymi Nemesisami. Okej. Okay. Nie ten okręt. Yes, sir. Ten, nie ten cel. Nie ten cel. A ten cel. To. Fire i ten fire, okej. Okej, zobaczmy teraz. Zwróćcie uwagę, jak te nasze Viperki będą niszczyły rakiety. O, widzicie tutaj? Kilka rakiet nie wejdzie. Okej. Czyli robimy pościg za nim. Ten okręcik. Okej, opuścimy się niżej. I te okręty już idą w pełny atak. Niech walą na pełnym zasięgu. Pierwszy atak rakietowy już mam za sobą. Najpierw zniszczyć te Nemesisy trzeba. Okej, tutaj wojują. Czyli tak, trójeczkę weźmiemy do boju w Talona. Okej. Albo nie, Nemesisa. Tu jest jeszcze jeden. Ten okręt, a jeszcze tutaj się będzie bronił, ale
Ja bym tutaj teraz już się przerzucił na tego. O. Te dwa okręty to sobie poradzą z tamtym. I na razie na tyle. Dobra, jeden okręt zniszczony. Drugi okręt zniszczony. Przechodzimy w pozycję. Musimy teraz tutaj zawrócić. Albo... O nie, nie damy rady. Musimy w tą stronę polecieć. Wejdziemy w jego działa. Niedobrze. Te już mogą iść pod jedynkę. I cała flota moich Viperów niech atakuje teraz Talon. Mezi strasznie obrywa. I pozostał tylko Talon. Okej. Inżyniering tu oberwał. Tu jest w porządku. Mamy dostęp do rakiet. Pach. Mamy dostęp do rakiet. Niech wszystko idzie w Talona. Oberwał okrutnie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Idzie następna porcja rakiet. Zawracamy. O, i teraz możemy nakierować pełny atak. Zobaczmy. No, jest w zasięgu. Jest w zasięgu. Dział. Okej. Skręcamy tymi wszystkimi okrętami i obniżamy lot. I to wszystko. Tu więcej już nie trzeba nic robić, bo już jest po bitwie. No i miażdżącą przewagę miałem. Bitwa dobra właśnie dla wyszkolenia tych nowych okrętów. No właśnie, ładnie już tutaj doświadczenie urosło. Żaden okręt tutaj nie ma strącenia. A nie, jeden jest. Arturówek zniszczył jeden statek. Bardzo ładnie. Wracam tutaj do tej mapy strategicznej. No widzicie, że sama tutaj strategia i rozstawianie tych flot to nie jest jakoś rzecz bardzo skomplikowana, nad którą trzeba się Tam tutaj będziemy musieli zrobić. Jestem ciekaw. Mam nadzieję, że... Patrzmy, co tutaj mamy za zadanie. Aha, dobra, wyeliminować po prostu jakąś tam flotę. I myślę, że ta eliminacja tej floty... A tą grupę naprawimy. Zaraz zapomnę. Czyli pierwsze starcie pierwszej floty bojowej, pierwsza krew i na tym zakończę ten odcinek. Tak więc to będzie ostatnia bitwa tego odcinka. Z której strony mogę się spodziewać okrętów? A pan przed sobą, mam cztery okręty. Dobrze to wróży. Mam nadzieję, że to są okręty nie z jakiejś mocnej klasy. Okej. Ten okręt damy naprzód. On strasznie się wolno będzie poruszał. Strasznie go damy do przodu. Nie mam raptorów. Kurczę, niedobrze. Następnym razem będę musiał w raptory się uzbroić. I w łodzi będę musiał zmienić... bo łódź ma torpedy właśnie.
A, mogę to zmienić tutaj, proszę bardzo. Zmieniamy. Kurczę, świetnie, że mogę to przed bitwą jeszcze zrobić. O, ekstra. Tu torpedy zostawimy. Ok. No dobrze. Wrogie okręty są poniżej mojej floty. Tu mam ochotę się przyjrzeć tej nowej jednostce. Kurczę, dosyć sprawa jest. Ciekawe, czy się nazwa Kościuszko zmieściła. Ale nie widzę tej nazwy nigdzie wydrukowanej. Szkoda. A jest tutaj Kościuszko. O, jest Kościuszko. Pięknie napis. Okej. Okay. No i w okrętach troszeczkę większymi literami jest to nadrukowane. No i co ten okręt ma tutaj w sobie ciekawego? Ma falka, flaka znaczy się. To jest taki strzał oburtowy, małokalibrową bronią szybkostrzelną, służąca do zwalczania właśnie grup myśliwców, rakiet i innych takich muszek. Damy mu najpierw, przyspieszymy go troszkę, ale już z lekkim zwrotem. O. Teraz tak, raz, dwa, trzy. Te okręty na pewno muszą obniżyć lot. Podlecimy tutaj prosto, ok. Ten też obniża lot. Schowamy się wszystkimi okrętami za moim Battle Starem. Za Artemisem. Tu wypuścimy jeszcze Raptora, a tu wypuścimy Vipery. Okej, raptory wystartowały. Teraz co tutaj, czego się już nauczyłem, to, że jeżeli mam flaka włączonego, to nie wypuszczać swoich Viperów, bo zostaną zestrzelone. To jedna sprawa. Druga sprawa, nie strzelać torpedami ani żadnymi rakietami, ponieważ też zostaną strącone przez mój ostrzał flak. No więc, jeżeli coś wyrzucam ze swojego okrętu, rakiety czy samoloty, flak musi być kategorycznie wyłączony. Ja bym go już... Strasznie manewrowo słaby jest ten okręt. Tak go zostawimy. Włączymy boostera i ustawimy go bardzo defensywnie. Te okręty ustawimy bardzo agresywnie, ale zminimalizujemy prędkość. Ten sobie jeszcze nie leci na dopalaczu. I teraz tak. Vipery niech na razie chronią ten okręt. Ok. Natomiast
rozpoznanie. Niech leci. Selu, przywitania. Jeszcze raz. L. Jeszcze raz polecimy. Oni są tak troszeczkę niżej. Ok. Niech przywita naszych gości. Coś tutaj się pojawiło. Co tu mamy za okręt? Malutki jakiś okręcik. Malutki okręcik. Zastanawiam się, jak tu wygląda. Nie mogę tutaj nic zrobić na razie. Okej. Okay. Malutki okręcik. Jestem ciekawy, jak tu wygląda sytuacja z tymi działami. Na ile te działka mogą? 4 km, 4 km, 4 km, 4 km. Ale jest w typowej defensywie. A jeżeli ustawimy teraz go w typowym ataku, to 5, no niecałe 6 km. Ale już w zasięgu jest ten okręt. To oczywiście atakujmy go. Ten okręcik może się cały czas schować za nim. A tymi okrętami już się skupmy na tym celu. Ok. Ojej, jakie działa wali. O kurczę, wyszły rakiety, a ja flaka nie włączyłem. Mam nadzieję, że nie dojdą. Dobra, udało się. Teraz włączymy flaka na prawą burtę. Ok. Zmniejszymy troszeczkę prędkość. Obrócimy się tutaj o, w tą stronę. O. Ten okręt no troszkę oberwał. Tu mamy Raptor Squad J. Niech podleci tutaj. Nie wiem, co to jest za jednostka. O, i zobacz, co się dzieje tutaj. Flak był odpalony. Kolejne rakiety lecą. Wpadają tutaj we flaka. Zobaczcie, jak pięknie się tutaj broni. Za cel sobie weźmiemy ten okręt. Tutaj możemy już postera wyłączyć i zwiększyć atak. Ok. Również. Tutaj mamy. A, ok. Spok. Czyli tutaj teraz ostro na tego. Ten okręt. Ok. Zmniejszymy sobie prędkość. Ok. Lekki zwrot. Niech działają, niech działają. Vipery, niech atakują tutaj ten cel, co idzie tutaj z flanki. No, frontu tu nie ma. Powinien dostać po tyłku. Jestem ciekawy, czy jak ten okno wejdzie tutaj we flak, to obarwie porządnie. Możemy armor naprawiać. Zastanawiam się,
Jaki zasięg tutaj jest tych turetów? O, dość spory. Do 6 km. Okej. Okay. Nie wszedł we flak. Dobra, jeden okręt zniszczony. Kolejny okręt zniszczony. Robimy mały zwrocik. O. Okej. Nowy cel. Czy mam jakieś uszkodzenia? Uszkodzeń brak. Elbląg się trzyma. Kościuszko. Ma torpedy. No, znaczy z tymi torpedami ucelujemy w ten okręt. Spróbujmy. Możemy flaki wyłączyć. Poszła torpeda. Oj, oj, oj. O, jak weszły. Dobra. Idealnie weszły torpedy. No, tutaj też już nie będzie co zbierać po tym okręcie zaraz. Bitwa szybciutka. Spodziewałem się większego tutaj oporu. Problem rozwiązany. Dobra, doświadczenie zyskał dowódca. Flotę można bojową naprawić. Dobra, flota bojowa naprawiona. Wszystkie floty są sprawne, przygotowane do działania bojowego. I na tą chwilę kończę ten odcinek. Zapraszam do kolejnego. Myślę, że już w następnym odcinku podejmę wyzwanie 6 rozdziału. A póki co życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku.